Jest, jest, jest. Dlaczego trzy razy jest? Trzecia edycja Borówno Cross 2018. Ja czekałem na to cały rok. Fajne 5 km crossowego biegu. Zobaczcie, jak to wyglądało w tym roku. Trzecia edycja Borówno Cross to impreza, która rozpoczyna sezon sportu w Skarszewach. To również sprawdzian formy po zimie. W Skarszewach sport na co dzień i od święta gra ważną rolę w codziennym życiu. Wiele osób, które tutaj biega ze Skarszew, przypomina sobie swoje dzieciństwo, ogląda wspaniałe jezioro Borówno Wielkie, a wiele osób, które przyjeżdża z całego terenu województwa pomorskiego, podziwia, jak ładnie jest w gminie Skarszewy. Impreza bardzo fajna, wymagająca, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, ale przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę i taką atmosferę dobrą, radosną czuć tutaj właśnie przy każdej edycji Borówno Cross. Pan burmistrz ma bardzo dobrą sylwetkę, raczej nie wygląda pan na takiego, który ma ciasteczka w gabinecie na biurku. Jakieś formy aktywności? To bardzo trudne pytanie, bardzo skomplikowane. Ono nie ma żadnej prostej odpowiedzi, ale myślę, że ten czas aktywności biegowej nadejdzie. Samych imprez takich fajnych biegowych na piątkę i na więcej kilometrów jest mało. Tutaj jest ta specyfika tej trasy naprawdę taka mocno techniczna i różnorodna. No zgadza się. Przypomnę, 5,5 kilometra. Wydawać by się mogło, że łatwy dystans, krótki, natomiast jest to prawdziwy cross. Dużo podbiegów, dużo zbiegów. Jest także kilka i zakrętów, więc przed chwilą przechodziliśmy tą trasę, sprawdzaliśmy, naprawdę jest wymagająca, myślę, że dla biegaczy satysfakcjonująca. Początek sezonu, jeżeli chodzi o bieganie w Skarszewach, dzisiaj Borówno Cross, trzecia edycja, więc to też warto zaznaczyć, że ta impreza nam tutaj się zakorzeniła i jest coraz większa z roku na rok. Natomiast oczywiście 20 maja, 21 edycja biegów Kielasa, już teraz zapraszam wszystkich na tą imprezę, która zawsze też przyciąga sporo biegaczy młodych i starszych. Super, my też tam będziemy. Jak trasa podobała się biegaczom? Powiem szczerze, że biegłam na różnych trasach i jest ona jedna z najtrudniejszych, w której biegłam, ale warto. Warto, bo w lesie wiadomo, że to jest zupełnie inny bieg w lesie niż po asfalcie, także takie biegi crossowe są też świetne. Mi się biegało bardzo dobrze, bo ja na co dzień biegam w takim terenie, więc dla mnie to była codzienność. Jaki czas pani uzyskała? 22 minuty 58 sekund. Niecałe 23 minuty w każdym bądź razie. Profesjonalni biegacze twierdzą, że biegi 5-5,5 kilometrowe są dla amatorów. Co możemy im powiedzieć? Uważam, nie, że nie są tylko dla amatorów. Są równo dla zawodowców, jak i amatorów, ponieważ dla mnie na przykład dystans 5 km jest dobrym przedarciem przed dłuższym dystansem, takim jak półmaraton czy maraton. Więc są zarówno dla zawodowców, jak i amatorów. Nie ma to jakiegoś podziału wielkiego. Najważniejsza liczba dzisiejszego dnia. Jaki to był czas? 18:58. Wyszło to około dystans 5,5, ale mi na zegarku zmierzyło 5,300. Tradycyjnie oprócz biegaczy na trasę wyszli fani Nordic Walking. Na sportowo i przed siebie. Brawo Skarszewy! Już w trakcie trasy były głosy, że nie jest to tak hop, są górki, są dołki, są korzenie, trzeba strasznie uważać, gdzie się stawia stopy, a to wszystko wpływa też na ustawienie psychiki pod bieg, tak? Więc wydaje się, że według mnie przynajmniej taka piątka w terenie to jest około 8 km na prostej ścieżce takiej biegowej, więc tak, biegam już troszeczkę czasu, więc coś na ten temat mogę powiedzieć, nie? Czy receptą na długie i szczęśliwe życie jest bieganie? Chyba tak. Zacząłem biegać mając 57 lat. Dzisiaj mam 82,5. Jak mnie widzicie, jestem uśmiechnięty. Ja muszę spytać koniecznie o tą trasę, bo to nie jest zwykła trasa. To jest trudne 5,5 kilometra. Trudne, ale bywały trudniejsze. No i tym optymistycznym akcentem kończymy trzecią edycję Borówno Cross. Ja życzę tyle wigoru i chęci życia, co mój bohater. Dziękuję, dziękuję. My wam życzę wszystkiego dobrego. Poprawiajcie sport jakikolwiek, ale ruch. Polecamy również zobaczyć Borówno Cross 2017, druga edycja biegu w Skarszewach oraz Pomaganie przez morsowanie, szlachetna paczka w Skarszewach. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanał.